6990, a reszta pójdzie na projekt i realizację całego zadania oświetlenia na parkingu przy parku Decjusza. Zresztą zgodnie dokładnie też z naszą uchwałą z tamtego roku. Dzisiaj po prostu są te projekty uchwały złożone, tyle zdążyła zrobić grupa radnych i te potrzeby pod głosowanie. I pierwszy projekt, czyli druk 575 dotyczyłcy pod kamyk, w którym łączymy te dwie uchwały poprzednie. Sumarycznie jest to troszkę mniejsza kwota niż w tamtych dwóch uchwałach. Tak na dobrą sprawę to umowa jest taka, że po projekcie, jak już poznamy projekt i będzie kosztorys poprojektowy w tym roku, zdążymy jeszcze skorygować tą uchwałę do uchwały właściwej, mam nadzieję, że niższej. Tak, będzie korekta korekty. Proszę bardzo, druk 575, pytania o uwagi do projektu, Krzysztof. Mam pytanie, o którą tej ulicy pod kamyk chodzi? Czy to jest ta druga do tego jednego domu, czy...? Chodzi o dwa zadania, które były w poprzednich uchwałach. Tak, chodzi o ulicę, która dochodzi do dwóch domów. Do dwóch domów, tak? Tak, do dwóch domów. Jeszcze ostatnie pytanie, czy wydałeś mi jakieś pieniądze na projekt, czy mogę... Szanowni Państwo, nie wydaliśmy, jakby, że gmina nie wydatkowała, natomiast straciliśmy jako dzielnica dzięki panu projektantowi i wykonawcy około 55 tysięcy złotych w roku 2013. Podkreślając, czyli w sytuacji, w której byśmy się teraz wycofali z tego zadania, pewne pieniądze publiczne zostaną z tego powodu wycofane, czy zmarnowane, tak? Nie zostało. Pytanie teraz sensowności tej inwestycji, czy za 40, za łącznie prawie 50 tysięcy budowa oświetlenia do dwóch domów, czy to nie jest lekka przesada, bo jednak no, oświetlenie, tak samo jak zawsze, nie wszędzie buduje się oświetlenie do każdego domu, tylko jednak tam jest jakieś skupisko, chociaż w paru domów, prawda? Szanowni Państwo, dyskutowaliśmy o tym co najmniej już przez dwukrotnie, ponieważ te projekty uchwały już dwukrotnie przechodziły. I ja uważam, że jest sens. A to, czy ktoś uważa, że nie ma sensu, ma do tego prawo. No i oczywiście, no to proszę mi nie zadawać pytania, bo ja już dwukrotnie... Ale, bo radni chyba wiedzą, kto by uważał, że za, kto ewentualnie zmieni zdanie i będzie przeciw. To każdy wie chyba, czy ma sens, czy nie ma. Widzi projekt uchwały przed oczami i zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. Czy jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę. Ja się chciałem konsekwentnie tutaj nie przekonał kolega, bo rzeczywiście debatowaliśmy na ten temat. Ja byłem też przeciwny inwestycji, żeby dochodziło do dwóch domów takie koszta, żebyśmy ponosili wszystko społeczeństwo. I jeżeli my nie tracimy żadnych środków, to konsekwentnie chciałem włożyć taką samą poprawkę jak ostatnio podczas debaty, czyli żeby jednak te pieniądze przeznaczyć na budowę oświetlenia na projekt i na budowę oświetlenia na bulwarze Rodna, gdzie po prostu tam nie ma ani jednej lampy. Tak. Że, oczywiście proszę pamiętać, że podejmujemy ją bez kosztorysu, czyli de facto nie wiemy jak to zabezpieczyć. Ale ona będzie tyle samo kosztowała, co to jest dla? Pytanie do kogo? Czy ktoś z Państwa do projektu uchwały jeszcze ma jakieś pytania? Maciej, mogę?
To się pytam, no co ja to wypisuję na uwadze. Paweł! Jak ty dopisujesz? Zmienisz nazwa, kwoty? Nie. No a co są te kwoty? A są dobre? Wystarczy, no do realizacji, do zapytania środków. To jest kwestia kwoty. Dobrze. Ja propozycję... Jedną, dwie razy, to będzie kwoty, nie ma ani jedna. Szanowni Państwo, proszę o poprawkę i będziemy głosować. Bo można przecież zabezpieczyć środki na realizację zadania, nie jako wniosek do WPF-u, tylko jako decyzję o zabezpieczeniu środków na realizację po prostu budowy oświetlenia w Bulwarze Rodla, więc to można zamiast wniosku do WPF-u po prostu formułę zabezpieczenia. I proszę Państwa, proszę o poprawkę do projektu uchwały. Czemu żaden raz? Czemu nie możemy się wcześniej zrobić? Przypominam tylko, że to jest uchwała dotycząca kolejnej uchwały numer 374 z roku 2013. Chciałbym, żeby Panowie o tym pamiętali. Nie wiem, Państwo. Ja coś więcej muszę poprawić. To nie wiem. Straciliśmy 55 tysięcy za niewykonanie projektów i oświetleń w 2013. Znaczy tyle nie wydatkowano. Ale bez powrotki. Tyle nie wydatkowano. Tyle nie wydatkowano pieniędzy. Plus pan wykonawca płaci karę. Pani pamiętam, ma deskę. Ja wystąpiłem na piśmie i było szczegółowe informacje na temat rozumiem, że naszą intencją jest dofinansowanie tamtej drogi. Im więcej? Po prostu na weryfikację firmy. Wszystko jest jak ponęcia. Wiecie Państwo, to był zły rok, jeśli chodzi o wykonawców, bo faktycznie zgłosiły się firmy czasami zadziwiające. Aczkolwiek nie było podstaw za tym, bo rozmawiałem z Riziki i dopuścił do przetargu tych firm, ponieważ nie miały one żadnych dokumentów, które by powodowały, że można było ich nie dopuścić. To nie jest takie proste. Ja nawet usłyszałem, że ten pan, który zawalił u nas już w sumie w trzech dzielnicach, będzie prawdopodobnie dopuszczony ponownie do przetargu, bo nie będzie podstaw, żeby było odmówić. Pełna zgoda. Jeżeli nie ma wyroku sądowego, to nie można wyroku sądowego, nie można wyroku sądowego, nie można wyroku sądowego, nie można udziału w przetargu. Nie. Nie. Druk 575 w sprawie projektu niniejszej uchwały, gdzie jest napisane w porządku obrad sesji. Paragraf pierwszy. W miejsce słów pod nazwą budowa osiedlenia w ulicy Podkamyk umieszcza się słowa budowa osiedlenia na bulwarze Rodla. A tytuł jest dotyczy Podkamyk. Ale to szanowni Państwo, trzeba zmienić. Tytuł trzeba zmienić. Paragraf. Nie wiem, trzeba zmienić. W ramce. Albo robimy poprawkę, czy my widzicie przetaczanie projektu uchwały? Projekt uchwały jest korektą uchwały 374 z 2013 roku. W związku z tym trzeba napisać w pełny za treści. Potrzebuję jeszcze jeden wniosek. Tylko tu się zabawiam do niej. Dobrze, tak? Szanowni Państwo, to może zaproponuję Państwu przejście do druku 576, a Pan Paweł będzie musiał poprawkę do druku 575.
Czy szanowni państwo słyszeli? Przechodzimy, pan Paweł przy poprawkę do druku 575, my przejdziemy do procedowania druku 576. Dobrze?